Dobry wieczór Państwu. Jest 16 października, piątek wieczór. Właśnie zakończyły się przed chwilą przesłuchania ostatnie trzeciego etapu 17 Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia Fryderyka Chopina. Wystąpiło dwoje pianistów. Do ich interpretacji za chwilę się odnoszę, a wcześniej chciałbym Państwu przekazać dwie informacje istotne. Jeszcze raz przypominam, że do tych naszych relacji dołączona jest informacja Pokaż więcej i tam Państwo wchodząc uzyskujecie pliki wideo z nagraniami tych artystów, o których właśnie wykonaniach mówimy. Druga informacja też istotna, jutro 17 października, a więc w rocznicę śmierci Fryderyka Chopina, będzie miało miejsce wykonanie rekwiem Wolfganga Amadeusza Mozarta w Kościele Świętego Krzyża, gdzie serce Fryderyka Chopina uświęca jeden z filarów tej świątyni. A dlaczego właśnie to dzieło? Dlatego, że na mszy świętej za duszę świętej pamięci Fryderyka Chopina, która to msza święta miała miejsce w kościele Sainte-Madeleine w Paryżu, świętej Magdaleny, wykonywano właśnie rekwiem i śpiewała między innymi Paulina Viardot-Garcia, świetna śpiewaczka, z którą Chopin był zaprzyjaźniony. Jutro rekwiem zabrzmi w wykonaniu chóru i orkiestry Filharmonii Narodowej pod dyrekcją Jacka Kasprzyka z udziałem świetnych solistów zaproszonych z zagranicy. Godzina koncertu 20. Wstęp wolny, serdecznie zapraszamy. A teraz już o tych ostatnich, zamykających trzeci etap występach. Grał dzisiaj pan Luigi Carocia, który przeżył dramat na tym konkursie, miał kontuzję ręki. Nie było wiadomo do ostatniej chwili, czy artysta wystąpi. Wreszcie zdecydował się jednak grać. Ale oczywiście był to występ, w którym cały czas walczył z własną niemocą. Nic złego o tym występie dzisiaj nie powiem. Byłem po prostu po jego stronie. Strasznie mu współczułem i szkoda, dlatego że bezwzględnie zasługiwał na znalezienie się w gronie tych półfinalistów, więc przeżył na pewno bolesny dramat. Tak się zdarza często właśnie na konkursach. No ale proszę Państwa, zamykał ten dzień, ostatni trzeciego etapu, olśniewający występ młodego pianisty, o którym już tyle wspaniałych rzeczy Państwu powiedziałem. Wspaniałych nie dlatego, że to ja mówię, tylko wspaniałych dlatego, że o nim mówię. Proszę Państwa, jest z Kanady, reprezentuje Kanadę, ale oczywiście, jak nazwisko wskazuje, jest Chińczykiem, ale jest to wyjątkowo młody pianista, dopiero w grudniu ukończy 17 lat, a więc właściwie jeszcze takie dziecko, prawda? Ja przy okazji odniesienia się do jego występu w pierwszym etapie, fascynującego, w którym zaprezentował w sposób zupełnie, absolutnie doskonały nocturn cismol z opusu 27, także grał wspaniale inne kompozycje, fantazję F-moll, przecież niełatwą. Powiedziałem, że jest to mistrz światłocienia, że godny jest, by porównać go z Rembrandtem. Równie zjawiskowo wystąpił w drugim etapie, grał Barcarolle Fizdur, Scherzo Cismol, olśniewająca kreacja i Polonez Asdur. Dzisiaj to był właściwie wzniesienie się na kolejny szczyt tego wspaniałego pianisty. Myślę, że tutaj już nie można mówić o talencie, tylko trzeba użyć tego słowa. To młody geniusz. Zaczął swój występ od ballady F-moll i oczywiście były to szczyty poezji muzyki Fryderyka Chopina. Ale chciałbym Państwu zwrócić uwagę, że tutaj ten wymiar poetycki byłby chyba nie tak w pełni doszedł do głosu, gdyby nie wspierał go czynnik retoryczny. Państwo się zdziwią, jak to retoryka i poezja. Otóż ta retoryka niesłychanie wzmacnia ów przekaz poetycki, bo czym jest
retoryka. No, retoryka jest pięknym sformułowaniem myśli w słowie, nie o to tu chodzi, ale retoryka jest też pięknym podaniem tego, co się ma do powiedzenia, pięknym wymówieniem, a więc sztuką elokucji, sztuką wspaniałej pronuncjacji, wysłowienia, dykcji, prawda, wyrzeźbienia w sposób doskonały, dokładny, precyzyjny, każdego słowa, każdej sylaby. Jest to sztuka rozkładania akcentów, jest to sztuka modulowania głosu, jest to sztuka stosowania pauz, jest to sztuka podkreślania pewnych słów, pewnych gestów nie głosem, ale ciszą, opóźnieniem. Jest to sztuka właśnie manewrowania czynnikiem czasu, a więc czynnikiem rytmu. Retoryka przeniesiona na grunt muzyki to jest niesłychane uwyraźnienie i uplastycznienie czynnika rytmicznego. Także właściwie sama muzyka, sam rytm jest już tutaj muzyką. To jest właśnie retoryka. I w takim właśnie sensie w wykonaniu pana Iketony Yanga, czynnik retoryczny, ten cudownie kształtowany rytm, a przy okazji oczywiście fantastyczna paleta dźwiękowa, niesłychana wrażliwość, bogactwo odcieni, bogactwo kolorów, to wszystko z niesłychaną siłą wyrazu, ekspresji i taką nutą osobistą bardzo. Ta muzyka idzie z głębi jego serca. No więc to razem dało to zjawisko, jakim było wykonanie ballady Fryderyka Chopina, tej czwartej ballady F-moll, już nie mówiąc o tym, jak on przepięknie różnicuje w takiej zgęszczonej fakturze brzmienie poszczególnych planów. Piąty palec prawej ręki, jak gdyby to grała zupełnie inna dłoń, śpiewa krystalicznie piękną melodię, reszta realizuje harmonię. No a po tej niesłychanej burzy, po tej kulminacji, którą zbudował, oszczędzając forte, a gotując go tylko na właśnie te szczyty myśli muzycznej, po tej niesłychanej burzy przychodzi cisza, która dramatycznie krzyczy, a po tej ciszy jakby zza światów ten króciuteńki chorał C-dur, akord, G-dur, C-dur, G-dur, C-dur. Śpiew aniołów. No, po prostu poruszające wykonanie ballady, właściwie kreacja. No, wstrzymaliśmy oddech. Potem przyszło Bolero z opusu 19, jeszcze ta kompozycja z wczesnego okresu twórczości Fryderyka Chopina, warszawskiego, tej twórczości, która dopiero zapowiada stworzenie koncertów fortepianowych od pojutrza wykonywanych w tej filharmonii w ramach finału. Otóż to Bolero, właśnie styl Brillant, ale jak niesłychanie uszlachetniony tą fantastyczną artykulacją, właśnie dykcją, właśnie elokucją dźwiękową. Dźwięki no, o jasności zupełnie krystalicznej, jak kryształki migotały, to wszystko iskrzyło. Ta wirtuozeria stylu Brillant, ona ma w istocie taki szlachetny charakter, ale tutaj nabrała takiej wyjątkowej noblesy. To było zjawisko, to Bolero. No i wreszcie mazurki z opusu 59, A-moll, As-dur i Fis-moll. Powiem tak, że gdy chodzi o ujęcie ducha, istoty mazurka, artysta jest na dobrej drodze, jest bardzo blisko ideału. Jeszcze trochę czasu, jeszcze trochę pracy nad sobą, jeszcze tak błyskawicznego dojrzewania jego świadomości i wyobraźni, a te mazurki zabrzmią absolutnie pięknie, ale już dzisiaj w tym wykonaniu zwraca uwagę pewien element, który czasem jakby gubi się w wielu tutaj wykonaniach mazurków na tym konkursie. Mianowicie proszę zauważyć, że mazurki Fryderyka Chopina mają niesłychanie prostą fakturę. To jest właściwie takie przeciwieństwo wirtuozerii romantycznej. Niesłychanie prosta faktura, ale za to ta melodia jest utrzymana w bardzo wąskim ambitusie, to znaczy w skali głosu ludzkiego. Te mazurki chciałoby się zaśpiewać. I tak się właśnie zechciało zaśpiewać Pauliny Viardot García, która za wiedzą i za aprobatą Fryderyka Chopina dopisała, zaaranżowała te mazurki na głos z fortepianem, dopisano słowa i przy towarzyszeniu fortepianowym Fryderyka Chopina wiele
wiele razy te mazurki były śpiewane. A więc czynnik wokalny wyakcentował Ike Tony Young, przepięknie śpiewając właśnie te mazurki. No miałem wrażenie, że gdzieś tam słyszę jakiś echo głosu wybitnej śpiewaczki Pauliny Viardo Garcia, która zresztą śpiewała, jak już wspomniałem, partię sopranową na wykonaniu żegnającym Fryderyka Chopina w kościele świętej Magdaleny w Paryżu Requiem Mozarta. Tak więc tyle o mazurkach. No potem przyszła sonata bemol. No cóż ja mogę powiedzieć, właściwie powinienem milczeć. Tu żadne słowo nie odda tego przeżycia, które dał nam młody geniusz z Kanady. Grawe, właściwie kilka dźwięków o mocy absolutnie tytanicznej. To jest rzeczywiste egzordium tej sonaty, to jest otwarcie, to jest zapowiedź mającej się za chwilę dziać tragedii. Potęga ducha w tym doppio movimento, w tej pierwszej części sonaty, wszystko czytelne. Nie wiadomo, jak ta mała ręka sobie z tym radzi, ale te oktawy, te rzuty, to wszystko jest przeźroczyste, a przy tym jeszcze emanuje ową potęgą ducha. Ma się wrażenie, że tutaj zmagają się z sobą tytani. Tak, tak dzieje się tragedia na kosmiczną skalę w pierwszej i drugiej części tej sonaty. Ta druga część, scherzo, to jest praktycznie... poza zasięgiem wielu nawet wybitnych pianistów. Tutaj technę, czyli strona techniczna, jest barierą do tego, żeby wspiąć się na poziom ars, czyli na poziom sztuki, rzeczywistej sztuki. On tej bariery absolutnie nie odczuwał, wobec tego otrzymaliśmy pełny głos arcydzieła. Przypomnę te słowa wcześniej Państwu cytowane Giulio Caccini'ego, który o swoich dziełach wprowadzonych do historii muzyki na początku XVII wieku powiedział, że te utwory wymagają takiej doskonałości, jak one same są doskonałe, bo niedoskonałość im nie przystoi. To była wykonawcza doskonałość. A doskonałość to jest spełnienie, to jest pełnia, to jest dosłownie skończenie, skończony artyzm. No i wreszcie trzecia część tej sonaty, Marsz Funebr, mająca taką ramową, symetryczną strukturę, marsz, chorał śpiewany w partii sopranowej, no i znowu marsz. Tonacja, ten posępny ton marsza, wyjątkowo posępny, taki lugubre, no ale przecież ten chorał, on był po prostu jakimś zaśpiewem aniołów, ale wykonany z taką prostotą, że chciałoby się powiedzieć, no tak, sancta simplicitas, święta prostota. Ta święta prostota, która zarówno w kompozycji, jak i też w wykonaniu dostępna jest nielicznym. No i finał, ten finał zagadkowy jak Sfinks. Wielu nawet kompozytorów nie potrafiło dociec jego sensu w kontekście całej sonaty. No, krytykował ten finał Mendelssohn, pytał retorycznie sam Robert Schumann, czy to jest jeszcze muzyka, a Chopin z takim dystansem mówił, że tutaj właściwie ogaduje równoległymi granymi unisono partią lewą i prawej ręki, ogaduje to, co przed chwilą zabrzmiało. Ale ja myślę, że w takim ujęciu, jakie dzisiaj usłyszeliśmy w wykonaniu tego genialnego artysty, to jest po prostu szaleje wiatr historii, który jest jakby komentarzem do tragedii, którą on tutaj zarysował. Ktoś słusznie powiedział, że artysta jest tym, który zadaje Bogu pytanie o byt. Dlaczego wspominam to? Bo właśnie ponad tą cudowną fizyką dźwięku, którą dysponuje i nam kreuje na estradzie pan Ike Tony Young, jest jeszcze wymiar
w wielu oczywiście wykonaniach zupełnie niedostępny. Jest ponad fizyką metafizyka. Wymiar metafizyczny jest wniknięcie, otwarcie nam głębi metafizycznej tego dzieła. No i jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć, bo tutaj ten etap się kończy, że w istocie mieliśmy trzy naprawdę wielkiej miary wykonania sonat Fryderyka Chopina. Mianowicie pan Song Jin Cho wyjątkowo w drugim etapie dał też wspaniałą kreację sonaty bemol. Dzisiaj olśniewającą, zupełnie wbijającą w fotel kreację dał omawiany przeze mnie w tym ostatnim spotkaniu związanym z trzecim etapem Iketony Yang, no a poza tym zjawiskowa kreacja sonaty Hamol pani Kate Liu. Więc trzy wielkie wykonania. No, jak na 20 występów, to sporo. To pokazuje górny pułap kompetencji pianistycznych i artystycznych tych pianistów biorących udział w konkursie. Ale ja bym chciał jeszcze jedną rzecz tutaj podnieść. Otóż ja Państwu powiedziałem, że sonata Hamol to jest takie arcydzieło arcydzieł Fryderyka Chopina, że w nim, w tym arcydziele, w tej sonacie skupiły się, skondensowały się wszystkie wątki tej twórczości, które biegły przez nokturny, etiudy, skerca, ballady. Tylko jeszcze jakby to wszystko wspięło się na jakiś olimpijski zupełnie szczyt. Ale no, równie wybitnym dziełem jest sonata bemol. Wobec tego można byłoby powiedzieć, że sonata Fryderyka Chopina to jest sui generis katedra. Nie mówię tego słowa wyłącznie w znaczeniu metaforycznym, ponieważ wybitny historyk sztuki niemiecki Otto von Simson w takim dziele też pomnikowym The Gothic Cathedral, katedra gotycka, powiedział, że architektura tej katedry jest echem wieczystej harmonii, a muzyka inaczej, jeszcze raz ściśle powiem. Architektura tej katedry symbolizuje tę wieczystą harmonię, a muzyka jest jej echem. Właśnie. A dlaczego architektura gotyckiej katedry symbolizuje wieczystą harmonię? Dlatego, że jej proporcje, zasady komponowania przestrzeni, stosunki wymiarów wynikają z tych samych stosunków wyrażonych liczbami arytmetycznymi, które stanowią, liczbami, które wskazał Pitagoras, które stanowią o harmonii muzycznej. A więc ta harmonia muzyczna, jej zasady wpisane zostały w strukturę katedry. Katedra śpiewa harmonią muzyczną. No dobrze, no to można porównać katedrę, która jest najwspanialszym dziełem ducha ludzkiego z okresu średniowiecza, do muzyki Fryderyka Chopina. Ale jest jeszcze jeden aspekt. Mówiono też o katedrze w średniowieczu, że jest to speculum mundi, czyli zwierciadło świata, ponieważ katedra była jednocześnie jakby encyklopedią, która językiem obrazu, a więc poprzez rzeźbę, a więc poprzez witraż, dała wykład całej wiedzy o świecie. Po prostu dała definicję piękna całego uniwersum. A więc zwierciadło świata, speculum mundi. A więc w takim aspekcie można powiedzieć o sonacie Fryderyka Chopina, że to jest speculum mundi, zwierciadło świata, ducha Fryderyka Chopina. I jestem szczęśliwy, a myślę, że ci wszyscy, którzy byli świadkami tej kreacji Iketony Yanga i Kate Liu, jesteśmy szczęśliwi, że ten świat ducha Fryderyka Chopina w tej katedrze dźwięku, jaką jest sonata bemol i sonata hamol, przemówił tutaj do nas z całą mocą.